Hej, witam Cię serdecznie. Na podsumowaniu sesji, tak więc poświęć kilka minut, a będziesz wiedział, co się wydarzyło na rynku giełdowym. Zobaczymy, co się wydarzyło do chwili obecnej na rynku krypto, głównych indeksach, czy też rynku kruszców. Tak więc zobaczymy również waluty w stosunku do złotówki, jak to wszystko na chwilę obecną wygląda. Tak więc ja witam Cię serdecznie na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy. Oczywiście na tym kanale dzielisz się informacjami istotnymi według Ciebie, które dziś napłynęły na rynek, tak więc pod spodem, pod tymi nagraniami podsumowania sesji zachęcam Cię do tego, żebyś się właśnie takie informacje wrzucał wraz ze swoim komentarzem, jak Ty to oceniasz, jak według Ciebie będzie miało to wpływ na rynki, dane branże, być może akurat coś obserwujesz, nad czym warto się skupić, tak więc podrzucaj nam to wszystko, żeby wszyscy widzowie, którzy obejrzą ten materiał, mogli się z tym zapoznać, jak również wymienić się opinią. Myślę, że to będzie super, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przejrzeć tych kilkuset albo nawet kilku tysięcy, jeżeli chodzi o rynek międzynarodowy czy rynek krypto, tak więc no, nikt nie jest w stanie zapanować nad tym wszystkim, a ktokolwiek będzie wrzucał jakieś fajne informacje pod spodem, to dzięki temu będziemy wiedzieć, co i jak na rynku piszczy. Jeżeli chodzi o to, co mówiłem wcześniej, oczywiście jak najbardziej podtrzymuję, tak więc długoterminowa prognoza wyceny złota wjedzie jutro na kanał z samego rana, tak więc zobaczymy, jak eksperci z za wielkiej wody oceniają przyszłość złota w tym przypadku. Oczywiście jutro również jak czasu wystarczy podsumowanie sesji i cały wysyp weekendowych nagrań, tak więc podsumowania sesji krypto, bo krypto chodzi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, dlatego zerkniemy, co tam się dzieje i oczywiście tradycyjnie WIG Banki pojawi się w sobotę, spółki gamingowe, przegląd wszystkich, jakie są notowane, 18 w niedzielę i poniedziałek, 8 rana OZE, tak więc to standardowo, systematycznie wchodzi, tak więc dosyć intensywny czas przed nami, jeżeli chodzi o materiały, z którymi będę się z Tobą dzielił, tak więc serdecznie Cię oczywiście zapraszam do zapoznawania się z nimi, jak również do tutaj wyrażania swojej opinii i swojego spojrzenia na rynek, bo dzięki temu tutaj właśnie ubogacamy swoją wiedzę i poszerzamy horyzonty, a właśnie o to chodzi. I oczywiście standardowo opłata pay-per-view za tą materiał, subskrypcja, łapa w górę i komentarz w celu tego, żeby do końca roku dobić do tych 1000 subów. Cieszę się, że tutaj angażujecie się też w te tematy, tak więc ten przyrost jest znaczny. Również sporo osób, pomimo tego, że płynnie i systematycznie ogląda kanał, również nie subskrybuje, tak więc jeżeli nawet jesteś to Ty i zdecydowałbyś się kliknąć ten klawisz subskrypcja, to prawdopodobnie nawet jutro moglibyśmy zapiąć ten 1000 subów, bo tak jak widzę w statystykach, niestety jest to kilkaset osób, które ogląda systematycznie, a niestety właśnie jeszcze tego nie zasubskrybowało. Tak więc do tego Cię oczywiście zachęcam i już przechodzę do podsumowania. Tak więc jak wygląda dzisiaj rynek międzynarodowy, tak więc od DAX-ika zaczynamy, tak więc Niemcy wjeżdżają na ekran. Dzisiaj w tym momencie, ponieważ sesja jeszcze trwa w Niemczech, 13235 na DAX-ie w tym momencie, oczywiście mamy sesję na razie na minusie po wczorajszej sesji wzrostowej, tak więc zobaczymy oczywiście, jak to dzisiaj się rynek zachowa. Teraz już dyktando i ton nadają Stany, bo pamiętaj, że niedawno otworzyła się Ameryka, tak więc S&P 500 wczoraj wybili znów kolejny szczyt na S&P 500, więc panowie ostro tutaj pompują wycenę spółek. W chwili obecnej delikatny zjazd 3148 punktów, ale oczywiście sesja trwa i jeszcze nie wiadomo, panowie równie dobrze mogą wyciągać kolejny szczyt w dniu dzisiejszym. Co dzisiaj zrobią, to tak naprawdę zależy od nich. Piękne. Nawet jeżeli ktoś lubi rozgrywać takie rzeczy swingowo, to bardzo ciekawe wejście tutaj było widoczne. Oczywiście dosyć ryzykowne, jak to wejście na szczytach, ale widać, że Ameryka nie chce się zatrzymywać. Jeżeli chodzi o srebro, to w tym momencie mamy dalszą kontynuację ruchu spadkowego, tak więc w tym momencie 16,92 dolary za uncję. I oczywiście na razie sesja spadkowa, bo pamiętaj, że również trwa, tak więc mamy wyjście. Prawdopodobnie zaraz będziemy wychodzić dołem z tego inside bara, tak więc kto to rozgrywa, będzie mógł tutaj mieć ciekawe wejście. Ja oczywiście jestem w pozycji długiej, jeszcze ją trzymam. Zobaczę, jak to będzie jutro, czy będzie sens ją przetrzymywać na kolejny tydzień. I jeżeli chodzi o złoto, to również ten inside bar na razie się nam tworzy shark. Zobaczymy, jak ten shark nam się tutaj utworzy, jak się sesja dzisiaj zakończy. Na razie praktycznie bardzo małe ruchy cenowe na złocie, 1450
$5 za uncję. Jeżeli ten szark się zakończy, tak jak widzę, zobaczę, być może będę go rozgrywał, tak więc zobaczymy, w jaki sposób się zachowa, czy rzeczywiście będą chcieli wychodzić dołem, czy rzeczywiście tylko i wyłącznie w takim zakresie cenowym się zatrzymają, tak więc zobaczymy, jak to się zakończy. Bardzo ryzykowne to będzie rozegranie, no ale wiadomo, jak to bywa na rynkach. I teraz przejdźmy sobie do rynku krypto, zobaczmy, co tutaj się ciekawego wydarzyło, a wydarzyło się sporo pozytywnych rzeczy z tego, co widzę. $7645 za sztukę za jednego bitcoina w tym momencie trzeba zapłacić. Bitcoin dzisiaj rośnie blisko 4,5% do chwili obecnej. Tak samo jeżeli chodzi o topową dziesiątkę na CoinMarketCap, to tutaj zarówno Ethereum, jak i XRP rośnie ponad 3%, również Bitcoin Cash ponad 3%, blisko 3% Binance Coin, Tron 3,5%, tak więc no tutaj mamy te wzrosty, tak więc pierwsza dziesiątka nam tutaj na zielono się świeci, jeżeli chodzi o rynek krypto. Jeżeli chodzi o największe wzrosty w tym momencie w topowej setce, to Algorand rośnie 30%, blisko 6%, Solve 22 ponad procent, Luna 14,78, 14,75, Mindol, Komodo 13,15, tak więc no dosyć dzisiaj zielono, czyli pewnie indeks strachu nam poszedł w górę. Zobaczymy oczywiście, jak to wygląda i zobaczmy drugą stronę medalu, czy największe spadki do chwili obecnej na rynku krypto. Silverway 11% traci, potem Matic Network 3,41, Digitex Future 3,91, tak więc no nieznaczne spadki, bo tak naprawdę zobacz, tutaj mamy 3, 6, 7, tak więc 7 altów, które tracą dzisiaj w topowej setce, tak więc 93 na plusie, czy to nieznacznym, czy trochę większym, tak więc no dzisiaj zdecydowanie lepsza sesja dla wszystkich fanów krypto. Zobaczymy oczywiście, jak to wyciągną jutro w czarny piątek, tak więc zobaczymy, co tu się wydarzy i oczywiście weekend, bo weekend potrafi być dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o notowania krypto i potrafi dosyć konkretnie wstrząsnąć i ukierunkować rynkiem przynajmniej na początek kolejnego tygodnia. Jeżeli chodzi o indeks strachu, tak więc mamy zdecydowanie polepszenie nastrojów, 32 w chwili obecnej wynosi, tak więc podniósł się nam z poziomów 20, tak więc na razie optymizm na rynek wraca. Widać, że nic tutaj negatywnego na razie się nie dzieje i oczywiście stopa zwrotu historyczna z tych interwałów czasowych, jak tutaj widzisz, na chwilę obecną z Bitcoina 30 dni 2,65 na plusie, 60 dni 3,42, 120 dni 3,35 i 252 dni 4,05, tak więc no nadal, jeżeli jesteś posiadaczem Bitcoina w tych horyzontach czasowych, to cieszysz się dodatnią stopą zwrotu. Oczywiście pamiętaj, że jeżeli robimy te przeglądy codziennie, to oczywiście te dni krańcowe nam wypadają i pomimo wszystko utrzymujemy tą dodatnią stopę zwrotu, tak więc no bardzo ciekawa sytuacja i oczywiście sam jestem ciekawy, co się wydarzy z ceną Bitcoina. Jeżeli również śledzisz ten rynek, to wrzuć swój typ w komentarzu. I oczywiście przechodzimy teraz tradycyjnie do rynku giełdowego, tak więc zobaczmy, co się dzisiaj wydarzyło. Ja przypominam, jeżeli jakieś fajne newsy na rynek napłynęły, to oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś się podzielił tymi informacjami ze wszystkimi widzami w komentarzu, bo ja Ci pokażę stopy, jakie dzisiaj zostały wykręcone, tak więc procenty, jakie wypracowała dana spółka, a Ty możesz się podzielić informacją, która być może wpłynęła właśnie na tą zmianę, na tą dynamikę ceny w dniu dzisiejszym, bo pamiętaj, że na rynkach rządzi informacja, czy to w kontekście pozytywnym, czy negatywnym, potrafi szarpnąć dosyć konkretnie, jeżeli ta informacja jest istotna, tak więc tym bardziej warto je przede wszystkim śledzić i się nimi dzielić. Jeżeli chodzi o gaming, WIGBanki i OZE, bo tego dotyczą nasze tygodniowe spotkania i przeglądy, tak więc na chwilę obecną The Dust rośnie nam 13%, zresztą powiększę, żeby wszystko było ładnie widoczne. Potem mamy The Distance 2,88 i nieznaczne wzrosty na pozostałych spółkach. Jeżeli chodzi o drugą stronę medalu, czy największe spadki, Bumbit dzisiaj leci 18% w dół na znacznym wolumenie 803 tysiące, PB Games 8,16 na minusie, Warsaw blisko 6% na minusie, Kubik zrzuca 5%, FD Games blisko 5%, tak więc też sporo spółek
w negatywnym wydźwięku, tak więc no, sam jestem ciekawy, jak wypadnie ten portfel teraz gamingowy. Jeszcze dajmy szansę jutrzejszej sesji, zobaczmy, jak się tak naprawdę spółki gamingowe zachowają i co z tego wyniknie. Król dzisiaj kosztuje 270 zł za jedną akcję. Sesja wzrostowa, bardzo mizerny obrót, jeżeli chodzi o CD Projekt, 14 milionów, to już dawno nie widziałem na CD Projekcie, jeżeli chodzi o sesję dzienną, 0,6 na plusie, tak więc no, bardzo powoli mielimy tego CD Projekta do góry, tak więc zobaczymy oczywiście, jak to będzie się historycznie prezentować. Jeżeli ktoś rozgrywa oczywiście indeks, bo możesz go rozgrywać, WIG Games, to dzisiaj traci 0,5%, 16 817 punktów na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o WIG Banki, to dzisiaj Santander rośnie najwięcej, 2,26 na plusie, BNP 1,25 i Pekao S.A. 1% na plusie. Największe spadki za to Millennium, blisko 4% obrywa, PKO BP 3,12, Alior 3%, to są te największe spadki w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o obroty, to PKO BP 118 milionów, PKO S.A. 47 milionów i tutaj, tak jak widzisz teraz, 26 milionów na Santanderze. I oczywiście jeszcze pokażę Ci obroty na gamingu, bo minąłem CD Projekt. Poza CD Projektem TS Games 3 miliony 300, tak więc bardzo ciekawy obrót. BoomBit 803 tysiące, 476 CA Games, tak więc to są te obroty, które dzisiaj widzimy na gamingu, jak również na bankach. WIG Banki dzisiaj traci 1,3%, 6849 punktów. Jeżeli chodzi o branżę OZE, to w tym momencie, tak jak widzimy, Fluid 3% do góry, 1,34 Novavis, ML System 5,56 na minusie, PEP 3,82, Foton 1,96, Biomas 1,44, tak więc tak wygląda dzisiejsza sesja w obrotach. ML System z numerem 1,561 tysięcy, Novavis 104 tysiące i potem bardzo nieznaczne obroty, tak więc jakby OZE nam troszkę zamarło, jeżeli chodzi o obroty. Pamiętaj, że gaming i OZE no, sterują teraz obrotami na New Connectie, ale dzisiaj zdecydowanie słabsza sesja. Zresztą zobaczmy sobie, jak wyglądają statystyki na głównym parkiecie, co się dzisiaj wydarzyło, jeżeli chodzi o ilość transakcji, czy też obrót, bo to też się z niczego nie bierze, tak więc obrót dzisiaj zdecydowanie mniejszy, 476 milionów 577 tysięcy 313 zł i ilość transakcji to tylko 49 tysięcy 249, tak więc do tych rekordów, które miałem przyjemności tak niedawno prezentować, jeszcze daleka droga i dzisiaj dosyć taka, można powiedzieć, ospała sesja, ale oczywiście wśród tej ospałości są też bardzo fajne case'y. Tak więc jak zawsze powtarzam, polska giełda przez te 8 godzin notowań daje naprawdę codziennie bardzo ciekawe możliwości. Jeżeli chodzi o indeksy, to dzisiaj na plusie najwięcej rośnie WIG Telekomunikacja 1,55, WIG Budownictwo potem 1,47, pozostałe indeksy nieznacznie powyżej 0. Jeżeli chodzi o tą drugą skrajność, czyli największe spadki, to WIG Banki zajmuje to ostatnie niechlubne miejsce, 1,31 na minusie, 1 MS Fin, Górnictwo 1 i to są te największe spadki. Jeżeli chodzi o WIG 20, w chwili obecnej 2173 punkty, 0,34 na minusie. Jeżeli chodzi o indeks spółek średnich, czyli MWIG 40, 3780 punktów i 0,14 na minusie. I oczywiście na koniec spółki najmniejsze, które dzisiaj wyglądają najbardziej pozytywnie, tak więc zaraz się im oczywiście szczegółowo przyjrzymy. SWIG 80, 11 693 punkty, 42 setne na plusie. Tak więc jeżeli ktoś rozgrywa indeksy, jeżeli lubi sobie gdzieś badać spółki właśnie po indeksach, to właśnie dzięki takiemu szybkiemu przeglądowi może sobie się zagłębić potem w szczegóły, które spółki dały tak naprawdę paliwo dla danego indeksu, albo które ściągnęły go w dół. I właśnie w indeksie WIG-u 20, czyli wszystkie blue chipy na polskiej giełdzie, te spółki najbardziej płynne, z największymi obrotami. Tutaj liderem wzrostów jest cyfrowy Polsat, dzisiaj 1,97 na plusie, Play 1,48, Tauron 1,36, PKO 1,06, dzisiaj na minusie PKO BP 3,12, 2,92 Alior i Santander 1,99, również KGHM spada 1,67. W obrotach rządzi poza PKO BP, PKO S.A. 47 milionów, PKN Orlen 30, PZU 30, 26 Santander. To są te największe dzisiaj obroty na WIG-u 20, tak więc to są ten indeks, który jest tutaj, interesują się nim fundusze, większe pieniądze, tak więc no, tutaj mamy tą największą płynność. Jeżeli chodzi o średnie spółki, to Forte dzisiaj
dzisiaj rośnie najmocniej, 7,84, LiveChat blisko 6%, Amica 5,78. To są te topowe dzisiaj wzrosty. Jeżeli chodzi za to o drugą skrajność, czyli największe spadki, Millennium blisko 4% zrzuca, Famur 2,94, Bogdanka 2,36, PKP Cargo 1,43, tak więc tu są te największe spadki. W obrotach prowadzi nam w MWIG-u 40 Amrest 6 300 000, Amica 3 800 000, LiveChat 3 600, 3 300 TS Games, tak więc to są te największe dzisiaj obroty na MWIG-u. Jak widzisz, spokojnie możesz tworzyć portfel właśnie ze spółek wchodzących w skład tego indeksu, bo płynność jest stosunkowo pozytywna dla inwestora indywidualnego dysponująca standardowym portfelem. Jeżeli chodzi o SWIG 80, czyli indeks małych spółek, Work Service dzisiaj w końcu odbija 14,89 na nawet znaczniejszym obrocie 1 800 000, Instal 3,17 na plusie, PHN 3%, Śnieżka blisko 3%, tak więc to są te dzisiaj największe wzrosty na SWIG-u 80. I zobaczmy na ten drugą stronę medalu. Tak więc dzisiaj najmocniej na SWIG-u traci OAT 4,85, Comp 4,59, PEP 3,82, Stal Export blisko 3%. I zerknijmy sobie na obroty, bo jak widzisz, tutaj również możesz coś ciekawego dla siebie znaleźć, tym bardziej, że to jest jedyny indeks z tych takich obserwowanych, który dzisiaj jest na plusie. Tak więc zobaczmy, jeżeli chodzi o obroty, Elemental na prowadzeniu blisko 3 miliony, Work Service 1 800 000, Asbis 1 000 000 przerzucone i pozostałe spółki po kilkaset, kilkadziesiąt tysięcy, tak więc coś myślę, że dla siebie spokojnie zawsze znajdziesz. Oczywiście pamiętaj, że odpowiednio musisz budować swój portfel i wtedy na pewno dokonasz konkretnej selekcji, wybierzesz spółki, które będą spełniać Twoje kryteria. Jeżeli chodzi o indeks dla wszystkich wilków z Wall Street, tak więc spółki groszowe, co nam dzisiaj pokazały, tu Interact 45% do góry, 37 tysięcy obrotu, tak więc gratuluję, jeżeli miałeś okazję dzisiaj załapać się na tą spółkę. Stop Point 19,5% do góry, M-Food 18%, Mobi Media 17% do góry na też ciekawym obrocie 231 tysięcy i dwucyfrowy stop zwrotu, jak widzisz, zawsze na New Connectie nie brakuje. The Dust 13% na wyższym obrocie niż tutaj potem mam okazję też widzieć. Tak więc naprawdę wygląda to dosyć ciekawie. No ale jeżeli mamy też takie fajne wzrosty, to również będzie zaraz druga strona medalu, czyli też będą dwucyfrowe spadki. Już Ci je oczywiście pokazuję. W tym Downfin traci najwięcej, 24% na 88 tysiącach obrotu. Ark Royal 19,23 na minusie. Większych jeszcze obrotów można powiedzieć OLQ 14%, PL Group blisko 13%, czy też MedUp 10%. Tak więc jak widzisz, no zawsze musisz tutaj przede wszystkim być czujny i odpowiednio również zarządzać tutaj pozycją i kapitałem na portfelu stworzonych ze spółek New Connectowych, bo wiadomo, że możesz, jeżeli trzymasz zbyt ciasno swoją pozycję, to może być ona bardzo szybko wybijana, tak więc tutaj musisz mieć troszkę inne podejście niż do głównego parkietu. Jeżeli chodzi o obroty, to widzisz, że dzisiaj obrót na New Connectie też nie ma jakiegoś szału. Mobi Media 231 tysięcy numerem 1, Warsaw 230 tysięcy, Nowawis 104, 100 tysięcy, JR Holding, tak więc to są te topowe dzisiaj obroty, tak więc dzisiaj nawet New Connect delikatnie w uśpieniu i oczywiście rynek szeroki, tak więc zerknijmy sobie, co tam na WIG-u ciekawego się dzisiaj wydarzyło, tak więc na zamknięciu 27% JW Invest, Otlock 21%, MFO 20%, Work Service 14%, Talanx 14%, 13% Vistal, Reinhold 11,76%, Creditin 11%, Dekpol 10%, to są te największe dzisiaj dwucyfrowe stopy zwrotu na głównym indeksie, już się tutaj obniżam, abyś mógł sobie zerknąć na topowe wzrosty o poniżej 10%, ale też kilka solidnych procentów wyciśniętych w 8 godzin z tym, z największymi obrotami tutaj, które są widoczne w tym zakresie, który Ci teraz pokazuję, no to LiveChat 6%, Amica blisko 6%, tak więc też ciekawie i pozytywnie. Jeżeli chodzi za to o drugą stronę medalu, czyli zerknijmy na ujemne stopy zwrotu, SwissMed 35% na minusie, Boombit 18%, Lark 8%, Euko 7% na minusie, czy też ML Systems również 5,56% na minusie, to są te największe spadki.
stawki na wyższych obrotach. Też Ci tutaj przewinę, żebyś mógł sobie zerknąć na to, co się wydarzyło. Tak więc no, piękno giełdy polega na tym i rynków, że możesz na nich zarabiać każdego dnia, ale również musisz być tutaj ostrożny i przede wszystkim dokonywać odpowiedniej selekcji. No a co do dużych spółek, tych płynnych spółek, to też masz możliwość, czy przez kontrakty, czy przez akcje CFD ich shortować, tak więc jeżeli będzie nawet odwrót widoczny na któryś z tych dużych przedsiębiorstw, to zawsze będziesz mógł ich przeshortować i również na tym zarobić, tak więc nie jest to oczywiście jakiś problem. Jeżeli nawet mamy jakieś załamanie na rynku, to zawsze znajdziesz jakiś sposób na to, żeby zarobić właśnie również na spadkach. Tak więc wrzuć w komentarzu to, co dzisiaj napłynęło na rynek wartego uwagi według Ciebie. Mam nadzieję, że bardzo pozytywna i dodatnia sesja za Tobą. Tak więc trzymam kciuki za Twoje wyniki i do usłyszenia już niedługo w kolejnych już całych seriach nagrań, bo zawsze weekendy są intensywne. No i oczywiście jutro rozgrywamy piątek, tak więc oby był owocny. Trzymam kciuki za Twoje pozytywne wyniki. Pozdrawiam Cię na razie. Hej!